stać się swarogiem, wykuwać ten swój wszechświat i poprzez tą swoją twórczą siłę pomagać i kobietom, i dzieciom oraz dużo młodszym mężczyznom, młodzieńcom i chłopcom. Dlatego moje przemówienie zawsze będzie płomienne. No i w bajkach jest tak, że car chodzi i budzi wszystkich, ludzi, zwierzęta, a wszyscy sobie smacznie śpią. Nie budźcie śpiących. Jestem przekonany, że wielu, którzy oglądają teraz te filmy, spotkali się już z tym tematem i także się przebudzili z tego jajka. Ujrzeli już ten o wiele większy świat. Większość ludzi w ostatnich 3 latach już powoli się budzi. Bóg czyni dobre rzeczy. Ci, którzy nas śledzą, wiedzą, że wyszliśmy z tego jajka. Czyli ze swojego dogmatycznego, ograniczonego myślenia. Tam z góry popukali w tą skorupkę i mówią: ej, przyjaciele, pora się wykluwać. A jak wychodzisz z tego jajka, to mówisz: ojej, świat jest o wiele większy, niż mi się wydawało w tym jajku. Większość tych, którzy mnie oglądają, już się wykluli z tego jajka i także oglądają cały ten świat. Od razu swoim krewnym, rodzinie, przyjaciołom mówicie: świat jest o wiele większy, o wiele bardziej magiczny niż w tym jajku. A nasi krewni i przyjaciele: ja nie potrzebuję tych waszych bajek, dajcie mi słodko spać. Ja muszę sobie kupić jeszcze nowe ubranie, muszę pójść na zakupy, pojeździć na wycieczki, cały świat zwiedzić, smacznie najeść, słodko pospać, pograć w komputerowe gry, odwiedzić pizzerię. A wy mówicie: przyjaciele, krewni, przebudzajcie się. Tu takie rzeczy się dzieją na świecie. Nastał poranek swaroga, zmieniają się zasady gry. Wydaje się, że wszystko jest coraz gorzej, ale tak naprawdę jest coraz lepiej. Epoka lisicy kończy się tak, że wszystko dochodzi do marazmu. Lisica przy pomocy miedzianej misy nakrywa ekonomię, politykę, przedszkola, szkoły i wyższe uczelnie. Relacje mężczyzn i kobiet nie mogą być takie jak dawniej. My już nie chcemy żyć po staremu, a po nowemu nie umiemy. I żeby namalować nowy obraz przyszłości, nowy obraz epoki wilka, ja w tej chwili opowiadam bajki. Bajki wyjaśnią, w czym jest sedno epoki lisicy i dlaczego męskość osiągnęła dno. I w tej chwili męstwo poprzez wydarzenia na świecie będzie gwałtownie się zwiększało. Mężczyźni znowu staną się pełni wigoru, staną się silni, drapieżni, staną się sokołami i orłami. A kiedy mężczyźni staną się tacy, to i kobiety staną się lepsze. Odrodzenie ludzkości zawsze zaczyna się od mężczyzn i upadek również zaczął się od mężczyzn. I stali się tacy brzuchaci, łysi, wątli, a za nimi zaraz i kobiety stoczyły się w te niziny. A teraz mężczyźni staną się takimi siłaczami. Ostatnim razem, gdy prowadzę młodzieńcze turnieje, około 5 lat temu mężczyźni byli tacy rozlaźli, a w tej chwili przychodzą już tacy, którym życie mocno dopiekło i ich przeczołgało, oszlifowały ich różne wydarzenia życiowe i w zasadzie na młodzieńcze turnieje przychodzą wszystko tacy krzepcy mężczyźni. Wszyscy już rozumieją, że najwyższy czas stać się takimi męskimi. I bardzo mnie to cieszy. To jest moja osobista obserwacja, że sytuacja zmienia się na lepsze. Wszystko dzieje się tak, jak należy. Orły i sokoły podnoszą skrzydła. I na młodzieńczych turniejach tak oto się wzajemnie wzmacniamy i ćwiczymy. Wszyscy stają się silniejsi,
To są ludowe zabawki słowiańskie. Dzieci tak się bawiły. Chłopcu od maleńkości dawano taką zabawkę. Chłopiec się uczy posługiwać swoimi palcami, a jednocześnie uzyskuje prawidłowe męskie zachowanie, że ma być herosem, ma używać pięści i bronić. To tacy pradawni słowiańscy bokserzy. U nas to się nazywało walka na pięści. Piszcie, z jakiego miasta jesteście, a ja w międzyczasie przeczytam bojowy wiersz, bo każde dobre dzieło zaczyna się od pieśni. Naszym orężem jest prawda. Naszym zwycięstwem jest ziemia. Występujemy śmiało i mocno wchodzimy wszędzie. Nasi rodzimi bogowie idą tutaj wraz z nami. Wzmacniają nasze dusze i tworzymy redutę. Nastaje świetlista radość. Swoją wolę wykuwamy w bojach. Będziemy z rodzimymi bogami śmiało siłę swoją zbierać. Już nastał poranek, Swarok się dla nas obudził i gwiezdnym młotem silnym zaprowadzi zaraz porządek. Ponieważ Swarok jest niebiańskim kowalem, mój pradziad też był kowalem i miał taką wielką pięść. To jest dla mnie podpowiedź. My jesteśmy dziećmi Pieruna, wnukami Swaroga i praprawnuki Wisznu. No i u mnie wszystko się właśnie tak układa. Moją babcię nazywają Maria Własowna. Była epoka Maryi i nastąpiła epoka Welesa. Inaczej nazywają go Własem. No i tak to jest u mnie. Mój projekt bajkowy przygotowywany był przez kilka pokoleń. Reptiloidy mają swoje plany, Rothschildy i wszyscy ci spiskowcy i wszyscy ci masoni też mają swoje plany. A dowiedzcie się o naszych świetlistych spiskach. Przestańcie się kopać w fekaliach. Dowiedzcie się, jakie plany ma bogini Łada. Co się dzieje w świecie i co będzie się działo, a takie plany istnieją. Dowiedzcie się, jakie plany ma Swarok, jakie ma bogini Łada i co się teraz w świecie dzieje. A takie plany istnieją. I ja, Iwan Carewicz, jestem jednym z tych, którzy nagłaśniają te plany rodzimych bogów. Nasi rodzimi bogowie to bogowie radości. Nawet gdy trwa wojna, gdy trwają bojowe działania, tak czy siak wychodzi Ilja Muromiec i mówi: wychodź, żmiju Goryneczu, będziemy się bić, odrąbię ci wszystkie twoje głowy. Wszystko to płynie na męskiej jarości. Śmiało, ale pogodnie i wesoło. Bez żadnego lamentowania. Perm jest z nami. Wspaniale. Wszyscy nas słyszą. Karaganda nadaje. Jest i Baszkiria, jest i Hiszpania. Litwa, Sybirsk, Moskwa, Finlandia. No to już mamy międzynarodowe spotkanie. Jest 7 krajów. Wspaniale, że mamy tylu zwiadowców, których specjalnie wysłaliśmy do różnych krajów. No i wszyscy są na linii. Jest Krasnodar, Kaliningrad, Moskwa, Noworosja, Ługańsk, Jekaterynburg, jest Francja. Wspaniale. Jest i Woronesz, Rostow nad Domnem, Krasnojarsk, Szwecja jest z nami, jest Samara. Wpłat żadnych od was nie potrzebuję, kupujcie tylko książki i będzie z tego pożytek. Gry stołowe możecie kupić. Jeśli jesteście za granicą, to możecie nabyć elektroniczną wersję tych książek. Za 2500 rubli jest 10 książek. Ekwador, Krzywy Róg na Ukrainie,
Ekwador to przecież bardzo daleko. Jest Jekaterynburg, Krym, Zaporoże, Tuła, jest Gruzja. No wspaniale. No i dużo jest mężczyzn i kobiet. Замечательно. No i przeczytam jeszcze jeden wiersz dla mężczyzn. Poruszą się wasze jajeczka i wszystko zacznie ożywać. Otrząśnij się, mężczyzno, przypomnij sobie jarość. Jesteś światłem z ogniska swoich dziadów. Bądź ostry, dziarski, nieustannie i myśl radosną głową. Nasi bohaterowie z bajek mają żywiołową głowę radosną i mocne nogi. Głowa ma być bujna, radosna, żywiołowa, jak u lwa, a nie jak u koteczka. Głos ma być też jak u lwa, a nie jak u kotka. Jeśli ktoś umie tańczyć w przysiadzie i wymachiwać nogami, to jest prawidłowy wzór mężczyzny. Zmuś się być nieugiętym. Weź od życia najlepszy dar i przestań patrzeć uprzejmie na przeterminowany towar.